Halo, 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 witajcie. Szczęść Boże, Jarosław Zuniński, jezuita. Witam Was serdecznie, zapraszam do kolejnego rozważania do niedzielnych czytań. 18. niedziela zwykła, ale równocześnie, przez to, że to jest 6 sierpnia, święto Przemienienia Pańskiego. Oczywiście w kościołach, w których to jest odpust, także to będzie uroczystość. Jesteśmy w jednym z takich miejsc, Sądecka Góra Tabor. Góra Tabor. W tym kościele znajduje się ikona oblicza Jezusa. Potem bardzo często utożsamiana właśnie z tym obliczem z Jezusa przemienionego. Jest na świecie, skąd się wzięła w Sączu, do końca nie wiadomo, krążą legendy. Prawdopodobnie pochodzi gdzieś z pogranicza Włoch, Czech, czy z całego tego rejonu. XIII-XIV wiek, czasem niektórzy mówią i wcześniej, znalazła się w Sączu. I ta ikona tutaj w Sączu oddziałuje, przede wszystkim Jezus przemieniony oddziałuje na cały Nowy Sącz. Sądecka Góra Tabor, tutaj na tym placu za mną. Potem go pokażę, no właśnie, na tym placu. 6 sierpnia i wcześniej, przez kilka dni, będzie tygodniowy odpust. Jest największy tutaj u nas na Sudeczyźnie. Z całej okolicy ludzie będą przyjeżdżać właśnie na ten odpust. Bo to jest ważne miejsce na Sądeczanie. Tyle wątku sądeckiego, ale wykorzystując to miejsce, jesteśmy na takim wzgórzu. Tutaj naokoło mnie, to za mną, to są mury miejskie. Dawne mury miejskie, które się ciągną aż do zamku tam dalej, którego bardzo często pokazuję tutaj w tych nagraniach. Sądecka Góra Tabor, nasza. To jest bardzo dobry motyw do tego, żeby przejść do niedzielnej Ewangelii, czy do niedzieli Ewangelii z Przemienienia. Otóż Jezus zabiera apostołów trzech wybranych. Wybiera ich na górę Tabor, tam żeby się przemienić wobec nich. I teraz jako przemienienie, to tak naprawdę to jest fakt z perspektywy apostołów. Jezus nie stał się inny właśnie w tym momencie. Jezus nie stał się innym Bogiem. To nie jest tak, że Jezus nagle coś w Jezusie się stało. Cały fakt, który zaistniał wtedy na górze Tabor, to tak naprawdę Jezus, który pozwala apostołom zobaczyć Go takim, jakim jest. Czyli pozwolił ich oczom, uszom, pozwolił zobaczyć Go jako prawdziwego Boga. Czyli możliwe, że lepszą nazwą zamiast przemienienia byłoby odkrycie Boga. Zobaczenie Go takim, jakim jest. Coś, co bardzo często my doświadczamy. Zobaczmy, co stało się po zmartwychwstaniu. Też bardzo wiele razy apostołowie mieli trudność z rozpoznaniem pewnym człowieku, zobaczenie, że to jest Jezus. Odkrywanie, dawanie się odkrywać, to jest bardzo ważna rzecz. Przede wszystkim zobaczenie tego, jacy my jesteśmy naprawdę. Teraz taki wątek psychologiczny, maski, które nakładamy sobie, innym, udawanie przed innymi tego, kim nie jesteśmy. Jezus nigdy tego nie robił. Jezus przez całe swoje nauczanie był tym samym Bogiem, człowiekiem, takim samym jak na górze przemienienia. Ani przez moment nie udawał. To, że go apostołowie zobaczyli z perspektywy boskiej,
tylko fakt taki, że to my jesteśmy ograniczeni jako ludzie bardzo często. I wykorzystajmy ten fakt właśnie niedzieli przemienienia pańskiego na to, żebyśmy poznali siebie, jacy jesteśmy, nasze cechy charakteru, nasze zdolności, nasze wady, nasze zalety, to wszystko, co w nas jest, to jesteśmy my prawdziwi. Czyli przede wszystkim trzeba odrzucić te maski, które mamy, ale z drugiej strony pozwolić innym nam się odkryć. Zobaczcie, że takie przemienienia, bardziej odkrycia, dzieją się bardzo często wokół nas. Nagle mąż odkrywa w żonie, że ona jest cudowną kobietą. Nagle żona odkrywa w mężu, że on jest wspaniałym facetem. Rodzice w pewnym momencie swojego życia odkrywają w dzieciach, że no to jednak nie są takie rozkapryszone bachory, tylko rzeczywiście to są dobre dzieci. I to jest pewien moment naszego życia, kiedy my odkrywamy. I po co czekać? Po co czekać? Odkrywajmy najlepsze rzeczy w tych ludziach. A z drugiej strony, zobaczcie, musimy sobie zasłużyć na to, żeby bardzo często ci ludzie dali się nam odkryć. Zobaczcie, że Jezus wziął tylko trzech, tych, którym ufał, ale nie wziął wszystkich. Wziął tych trzech i im pokazał swoje prawdziwe oblicze. Pozwolił im się zobaczyć. Zobaczcie, że bardzo często to z naszej winy inni ludzie nie chcą pokazać swojego prawdziwego oblicza. Udają przed nami, pokazując maski, pokazując to, kim oni naprawdę nie są, bo nam nie ufają. I bardzo często tak naprawdę ten świat sprawia, że my nie jesteśmy prawdziwi wobec siebie. Ale też dobra okazja, żeby przy okazji tego święta zobaczyć siebie, najpierw wziąć sobie lustro, zobaczyć, jak my się zachowujemy, kiedy nikt nie patrzy, kiedy nikt nie widzi, bo wtedy my jesteśmy prawdziwi. Zobaczcie na nasze zachowanie, na Twoją modlitwę, na Twoje uczestniczenie w Eucharystii. Kiedy mama wyjeżdża, tata wyjeżdża, zostajesz sam. Wtedy jesteś prawdziwy. Wtedy jesteś przemieniony, jesteś takim, jakim jesteś. I pytanie, jaki jesteś? Czy rzeczywiście podobasz sobie się sobie? Dobrego czasu, sprawdzajcie siebie, dawajcie się odkrywać. Niech to oblicze tutaj sądeckie, niech Was inspiruje do tego, żeby ludzie patrząc na nas przede wszystkim widzieli Boga. Bo o to chodzi. Po to też było to przemienienie. Po to Jezus wziął apostołów na górę Tabor, żeby pokazać im to, że jest prawdziwym Bogiem. Żeby ich umocnić, żeby im dać nadzieję. Czyli przy tej okazji skupiam się na naszej twarzy. Moja twarz jest podobno straszna, jak się nie uśmiecham. Z jakiś czas ktoś mi przychodzi do mnie i mówi, że pół roku się mi przyglądał i zanim przyszedł do mnie na spowie czy na rozmowę, bo się mnie boją ludzie. No niestety, moja twarz tak wygląda. Patrzmy na nasze twarze. Co one mówią, co one przemawiają. Przyglądajcie się ludziom, którzy są obok Was. Czy rzeczywiście, patrząc na nas, dostrzegamy Boga? Przede wszystkim tym ja muszę dostrzec w sobie Boga. Trzymajcie się. Pozdrawiam oczywiście wakacyjnie i do następnej niedzieli. Z Panem Bogiem.